wspaniałym i najlepszym skarbem naszego regionu są ludzie. Państwo tu obecni i wielu, którzy pracują codziennie na rozwój regionu, osiągacie sukcesy. Osiągacie sukcesy w różnych dziedzinach swojego życia zawodowego, w swojej pasji. Jesteście ambasadorami Warmii i Mazur. Żeby być laureatem, trzeba być naprawdę dobrym i zafunkcjonować w Polsce i na świecie. To jest szczególne wyróżnienie, bo jest to laur najlepszym z najlepszych, a zarówno osobowości, zarówno różne dziedziny, różne branże, gospodarka, przemysł, medycyna, natura i usługa, to wszystko jest sumowane w takim pięknym święcie, jakim jest gala najlepszym z najlepszych. Tradycja kilkunastoletnia od 2003 roku, no i to już jest ponad 500 osób, które są wyróżnione, a niektóre z nich są wyróżnione kilkukrotnie. Ta nagroda jest wyjątkowa, przyznawana przez wiele osób, przez również ludzi sukcesu, którzy osiągnęli wiele w swojej karierze zawodowej i osobistej, ma zdecydowaną wartość. Stąd na pewno, co było widać dzisiaj na scenie, pełno wzruszeń i radości wśród laureatów, którzy tę nagrodę otrzymali. To jest wielkie przeżycie, bo działalność nasza to nie jest tylko ostatni miesiąc, ostatni rok, ale to jest 35 lat pracy własnej, budowaniu zakładu z jednego pracownika sprzed 30 lat. Dzisiaj to jest prawie 3,5 tysiąca osób w kilku fabrykach. To jest wielkie wyróżnienie, które dzisiaj pokazuje, jak wielką drogę przeszliśmy, jak wiele pracy włożyliśmy i to nie tylko w samą branżę meblową, ale w budowaniu partnerstwa. Więc to dzisiejsze wyróżnienie przyjmuję jako bardzo wysokie wyróżnienie Warmii Mazur, jako firmy, dla firmy, która nie tylko buduje własną tożsamość, ale buduje wielki autorytet wszystkich firm i nie tylko meblowych, ale wszystkich firm, które pokazują się w Polsce, pokazują się w Europie. Jestem dumny, że wychowałem się na Warmii i Mazurach. Andrzej Matracki, czterokrotny mistrz świata we fryzjerstwie, niekwestionowany ekspert światowy w tej dziedzinie. Ten laur otrzymałem już po raz siódmy. Już teraz może sam nie osobiście, ale moi uczniowie. W 2019 roku, bo za to jest ta nagroda, zdobyliśmy 9 tytułów Mistrza Świata. 9 osób z Polski zdobyło Mistrzostwo Świata. Jesteśmy wyróżniani w różnych regionach kuli ziemskiej, ale to wyróżnienie tu na tej ziemi, na Warmii i Mazurach, najlepsi z najlepszych, to jest to, co najbardziej cieszy serce i potwierdza to, że idziemy w dobrym kierunku. Dostawać nagrody na świecie to jest wiadomo fajne i super, ale jednak patrzeć na ludzi uśmiechniętych tutaj, stąd, z mojego regionu, to jest coś. Gołdap. Mazurski Zdrój. Jedyne takie uzdrowisko na Mazurach. Gołda pod hasłem Mazurski Zdrój, regeneracja przyrodą, łączy w sobie zarówno zdrowie, jak i turystykę. Jest nam niezmiernie miło, dziękujemy marszałkowi za docenienie nas, za to, że otrzymaliśmy nagrodę laur najlepszym z najlepszych w kategorii turystyka. Jesteśmy bardzo, bardzo dumni i z tego miejsca dziękuję wszystkim mieszkańcom, osobom, które angażują się w turystykę, w rozwój turystyki i zdrowia w naszym regionie, w naszej Gołdapi, bo bez nich nie byłoby tego, co mamy. Dzisiejsze nagrody, wyróżnienia to marka regionu, marka silnego przedsiębiorcy, gospodarza, ale też specjalistycznych szpitali, medyków, którym tak bardzo dziękowaliśmy w ostatnim czasie, w czasie pandemii.
Oddział udarowy Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie z dyrektorem Radosławem Borysiukiem na czele otrzymał diamentowy certyfikat ANGELS Europejskiej Organizacji Udarowej. To oznacza najwyższy stopień przygotowania i możliwości pomocy pacjentom z udarem mózgu. Ten laur jest za intensywną terapię w neurologii, bo udar jest stanem nagłym i wymagającym intensywnego, precyzyjnego leczenia. Kiedy pacjent do nas trafia do izby przyjęć, jest przeprowadzona szybka diagnostyka i w ciągu 15-20 minut możemy podjąć decyzję o trombolizie. I to jest najważniejsze. Ta złota godzina skraca się do kilkunastu minut. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Jest wśród 17 szpitali w całej Polsce, które realizują program pilotażowy zabiegu trombektomii mechanicznej. Jestem dumna z moich specjalistów, że fantastycznie realizują misję szpitala, że jesteśmy dla pacjentów, potrafimy im pomóc i zmniejszamy ilość tego kalectwa poudarowego, które są strasznym utrapieniem nie tylko dla pacjentów, ale również dla ich rodzin. Nasze władze widzą ten nasz wysiłek, który każdego dnia staramy się ponosić właśnie po to, żeby szpital nasz był znany w Polsce i za granicą. Zbieramy masę nagród, podziękowań z całego kraju w różnych kategoriach i zarządzania i w różnych aspektach dziedzin medycyny. Natomiast oczywiście jak w każdej dziedzinie są sukcesy i są porażki, ale to dzisiejsze wyróżnienie i ten złoty laur jest dla nas jakby podsumowaniem i jakby sukcesem tych wszystkich dotychczasowych nagród. Sprawa, która jest związana z regionem Warmii i Mazur, jest ukryta właśnie w sukcesach ludzi. Staramy się jako samorząd to zauważyć i przynajmniej raz w roku świętować wspólnie, dziękować im za to, że jesteśmy razem i pomnażamy dobro regionu Warmii i Mazur.